Muszę rozlewać choinkę. Cześć kochani, tu Sielska. Witam z powrotem na moim kanale. Dzisiaj o wybranych przeze mnie podkładach i pudrach z Sephora Collection. Zapraszam. Sephora w swojej ofercie ma dość bogatą ofertę podkładów, zarówno tych matujących, jak i tych nawilżających i rozświetlających. Ja oczywiście skupiłam się na tych podkładach matujących, z racji tego, że moja mieszana cera jednak tych rozświetlających, nawilżających no nie lubi. One nie wyglądają na mnie dobrze. Testowanie ich przeze mnie mija się kompletnie z cerem, ponieważ one u mnie wyglądają dobrze tylko i wyłącznie zaraz po aplikacji. Bardzo szybko wyciera mi się strefa T, spływają, wyświecam się za bardzo. Nie dla mnie. Dlatego w tym filmiku skupimy się tylko na podkładach matujących. I już na początku muszę zaznaczyć, że największym problemem, jaki miałam z podkładami z Sephora Collection, jest odcień. Jeśli macie jasny bądź bardzo jasny odcień skóry, no to dobranie odpowiedniego odcienia będzie niezwykle trudne, jak nie niemożliwe. I takiż to właśnie problem miałam z podkładem, który jest podkładem w kompakcie. Nazywa się on Matte Perfection Powder Foundation i ja mam go w odcieniu Light Ivory. Oczywiście kompakt, macie lustereczko, troszkę brudne, macie też gąbeczkę, która jak dla mnie kiepska. Podkład, który tutaj w samym opakowaniu wydaje się dość jasny, natomiast kiedy go nałożycie, on jest dość ciemny jak na najjaśniejszy odcień w kolekcji, a do tego jeszcze ciemnieje, oksyduje i to dosyć znacznie na mojej cerze. Sam produkt jest bardzo dobry. Nie mogę narzekać na performance jego. On się bardzo fajnie nakłada, czy to gęstym pędzlem, czy gąbką, z czego ja jednak preferowałam wilgotną gąbeczkę. Bardzo szybka aplikacja, bardzo fajnie się rozściera. On matuje wyśmienicie, bardzo długo trzyma mat. To jego krycie jest takie średnie do pełnego, z czego efekt trzeba sobie zbudować. Jest bardzo długotrwały, bardzo dobrze się nosi, nie wyciera mi się w strefie T, nie ciastkował mi się. Performance wyśmienity. Natomiast ten odcień jednak jest dla mnie na chwilę obecną za ciemny, a nie jestem już znowu taka najjaśniejsza, bo jest wiele dziewczyn jaśniejszych ode mnie. Z tego powodu no, minusik. Natomiast ja go zostawię sobie na lato, może wtedy będzie on u mnie wyglądał lepiej. Sama jakość produktu bardzo fajna. No i do tego słuchajcie, jednak fajny do podróży, ponieważ i kompaktowy, i lusterko, i nic się nie wylewa, i jest w miarę lekki. Bardzo fajna rzecz. Wiem, że Sephora ma jeszcze jeden taki bardzo podobny produkt. Z tego co kojarzę, nazywa się on Mineral Powder Foundation, też jest w formie kompaktu, tylko że z przeźroczystym chyba wieczkiem. Zdjęcie oraz poprawną nazwę umieszczę gdzieś na ekranie. Ja byłam bardzo ciekawa tego produktu, ale tam gama kolorystyczna no jest okropna. Te podkłady są bardzo ciemne, zarówno na stronie, jak i w salonie, kiedy swatchowałam te produkty, to tu jeszcze myślałam, że jest to do ogrania. Myślałam, że dobrze będzie u mnie to wyglądać, natomiast ten Mineral Powder Foundation, no one już były wszystkie bardzo ciemne i tam no nie dałoby się tego ograć. Nawet nie wiem, czy w lato nie miałabym problemu. Ok, następne podkłady, tym razem w płynie. Może zaczniemy od tego w tym szklanym pojemniczku, takim ładnym, przydymionym. Jest to 10 Hour Wear Perfection Foundation. Mi się bardzo podoba, że oni nie udają, że ten podkład będzie Wam leżał na twarzy idealnie i wyglądał super przez 24 godziny. Tego mi nie trzeba. 10 godzin, całkiem fair. Podkład, który powinien Wam oczywiście cerę zmatowić, wygładzić, dobrze ją pokryć. Jest oil-free, czyli nie powinien Wam zapychać porów, czyli coś dla mnie. I rzeczywiście podkład przy aplikacji bardzo łatwy w współpracy, bardzo fajnie się nakłada, bardzo szybciutko się rozblendowuje, stapia się z cerą, wygładza, matuje bardzo dobrze. Natomiast już po 2-3 godzinach, i to teraz, kiedy jest zima i ta moja strefa T nie jest jakoś tak specjalnie przytłuszczająca się, po 2-3 godzinach już zauważam, że moje naturalne oleje prześwitują, zaczynam się świecić. Tu broda i okolice nosa, to wszystko zaczyna się ciastkować, zaczyna się rozłazić. Są podkłady, które po jakimś czasie przepuszczają te moje naturalne oleje, ale i tak nie tracą, słuchajcie, swojej
struktury, one dalej wyglądają dobrze, po prostu nie są matowe, zaczynają się świecić. Natomiast sama powłoka podkładu trzyma się świetnie, wszystko jest gładkie. Tutaj tego nie ma. U mnie po 2-3 godzinach, a sprawdzałam z różnymi bazami, także z matującymi, sprawdzałam i bez bazy, za każdym razem ten sam efekt końcowy. Czyli 2-3 godziny to wszystko, co jestem w stanie z tego podkładu wycisnąć. Potem muszę go poprawiać, to wszystko się rozłazi, potem znowu po 2-3 godzinach trzeba to poprawiać. To wszystko wygląda coraz gorzej na twarzy, pod koniec dnia już jest jedna wielka, totalna katastrofa. Nie podoba mi się ten podkład. I ostatni podkład matujący z Sephora Collection. Jest to taki podkład w tubce, jest to Matte Perfection Foundation. Mam znowu najjaśniejszy odcień i jest to 10 Ivory. Podkład gęsty, znowu ma być matujący, dobrze kryjący, długo wytrzymujący, wygładzający. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy ten podkład długo wytrzymuje na twarzy, bo już od samego początku są z nim problemy. Nałożenie go, aplikacja. Nieważne, czy macie bazę, czy nie macie bazy, czy nakładałam bazę nawilżającą, czy ona była matująca, czy była wygładzająca, nic nie działało. Ten podkład nie chciał się zblendować. Czy to używałam mokrej gąbki, czy używałam dłoni, czy używałam pędzla, nie osiada na twarzy. On wędruje Wam cały czas po twarzy, nie rozciera się pigment, są jakieś prześwity, nie jesteście sobie w stanie tego zakryć kolejnymi warstwami. On matuje rzeczywiście, on jest wysuszający, tam nic nie prześwituje, jeśli chodzi o moje oleje. Natomiast podstawowym zadaniem każdego podkładu, czy to chcecie, żeby to było podkład rozświetlający, nawilżający, czy matujący, to jednak jest danie Wam takiej podstawy, bazy, na którą nałożycie całą resztę Waszego makijażu. Ten podkład nie robi tego, nie nadaje się do niczego. Dlatego wchodzi w pory, uwydatnia je, wchodzi w każdą zmarszczkę. No jest to po prostu całkowita porażka na polu podkładów, jak dla mnie. Strasznie mi się ten podkład nie podoba. Do tego znowu ten odcień, no on jest najjaśniejszy z tej ich gamy i znowu ciemny, jak na moją jasną karnację i znowu oksyduje. Same z nim były problemy. No powiem Wam, że już dawno nie byłam tak zawiedziona, jeśli chodzi o podkład. High Coverage Concealer. Oczywiście standardowy korektor w płynie, czyli macie aplikator. On jest dość rzadki. On się bardzo fajnie blenduje, bardzo fajnie się nakłada. Nie wchodzi w zmarszczki, nie wysusza. Jest wszystko ok. Nie gra krycie. To krycie wcale nie jest wysokie u mnie. Ono jest takie średnie. Ja nie mam zbyt dużych zacieni pod oczami, a i tak nie daję sobie z nimi rady. Nawet dodatkowe warstwy nie pomagają. I na początku oczywiście zakładałam, że może jest to problem z odcieniem. Mój odcień to jest 06 Light Beige. Natomiast odcień troszeczkę niżej, troszeczkę ciemniejszy, jest jednak już zbyt ciemny, wpada w zbyt brzoskwiniowe tony. Nie wygląda dobrze, przyciemnia mi okolice pod oczami. Tak więc niestety, no, znowu nie zagrało. Chciałam jeszcze ratować ten produkt, powiem Wam szczerze, i sięgnęłam po nowość Sephora Collection. Oni wydali ostatnio dwa korektory korygujące. Jest to korektor zielony i korektor brzoskwiniowy. Jest to Color Corrector. No i ja mam w odcieniu, tak jak powiedziałam, peach. I ten korektor, powiem Wam, już jest tak ciemny. Ta brzoskwinia jest ciemna, ale nie jest to korektor, który jako jedyny ma się znaleźć pod Waszymi oczami. I tak też zrobiłam, czyli kupiłam ten korektor, nałożyłam go pod oczy. Ta brzoskwinka jak dla mnie już troszkę za ciemna, ale pomyślałam sobie, no okej, przykryję go tym, będzie dobrze. Niestety. Ten też wcale dobrze nie kryje. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta brzoskwinka jednak jest dla mnie za ciemna, nie pokrywa dobrze moich zacienień. Nawet gdy położę ten jasny korektor na nim, nie wygląda to dobrze. Mam wręcz wrażenie, że efekt jest odwrotny od zamierzonego. I próbowałam zarówno z korektorem Sephory, jak i z Fenty, jak i z moim ukochanym Camouflage Concealer od Catrice. Nic się tutaj nie dzieje. Mam wrażenie, że to wygląda jeszcze gorzej. Ta ciemna brzoskwinia przyciemnia tę moją okolicę pod oczami. No nie, nie sprawdziły się kompletnie te korektory u mnie. Okej, kochani, pudry. I zaczniemy od klasyka. Jest nim taki standardowy puder matujący 8 Hour Mattifying Pressed Powder. On nie jest transparentny, mój jest w kolorze light. I tu na szczęście już z odcieniem nie ma problemów, bo on rzeczywiście jest taki jasny, nie przyciemnia mi podkładu twarzy niczego. Podobno jest 8-godzinny.
I teraz w okresie zimowym muszę stwierdzić, że rzeczywiście bardzo długo trzyma mat. Do tego, jak te moje oleje zaczynają prześwitywać, to on nie traci swojej struktury, utrzymuje także podkład w ryzach. Jest to naprawdę dobry produkt. Ja go jeszcze przetestuję w lecie, no bo wtedy jednak ta moja strefa T jest aktywniejsza. Jak na razie bardzo jestem z niego zadowolona. Jedyna taka rzecz, ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy jestem w stanie taki kosmetyk dostać za mniejsze pieniądze w drogerii. I odpowiedź brzmi tak, bo zarówno mój ulubiony Rimmel Stay Matte, czy Essence All About Matte, czy każdy puder ryżowy, na przykład od Vibo, zrobi Wam dokładnie to, co robi ten puder matujący. Jeśli jesteście ciekawi, to jest bardzo solidny produkt. Natomiast nie jest to nic nadzwyczajnego, nic, czego nie znalazłybyście w drogerii. Muszę przyznać, że ten filmik troszkę zamienia się w takie narzekanie moje, że odcienie za ciemne i te podkłady nie takie fajne, jakbym chciała, żeby były. I tak nie do końca to wszystko działa. Natomiast tak wyszło, że na koniec zostały takie dwie perełki. Są to pudry z serii Beauty Amplifier, puder sypki do utrwalania makijażu i puder w kompakcie wygładzający i rozjaśniający. I kochani, oba bardzo lubię. Zacznijmy może od tego sypkiego, utrwalającego makijaż. Opakowanie takie jak w tym pudrze utrwalającym od Hourglass, czyli macie to takie wieczko, które zatyka Wam dojście do pudru. Dobre do transportu, z tego się nic nie wysypuje. Jednak różnica jest taka, że w produkcie od Hourglass to sitko było takie plastikowe, twarde. Tutaj macie taką siateczkę, ona pracuje, bardzo łatwo jest tam pędzel włożyć i umoczyć sobie pędzel w pudrze. Dzięki temu nie musicie tego kosmetyku wysypywać na wieczko. Wiecie, u mnie zawsze tworzy się wielki bałagan, ten puder wysypuje się nagle wszędzie. Puder podobno jest bezbarwny, chociaż ja uważam, że on jednak troszeczkę bieli. Mam wrażenie, że ten efekt w miarę noszenia znika. Puder świetnie utrwala makijaż, wygładza Wam twarz. Mam wrażenie, że niweluje troszkę widoczność porów i matuje, chociaż nie jest to taki płaski mat. On po prostu sprawia, że te oleje naturalne, one trzymane są w ryzach, a jednak to wykończenie jest takie, powiedziałabym, lekko satynowe. Bardzo mi się podoba, bardzo często po niego sięgam. I tak samo jest z tym pudrem prasowanym. Tutaj już macie troszkę inne zadanie, bo on jest nie tyle matujący, co powinien Wam wygładzić i rozjaśnić partie skóry. I to właśnie robi. Ja bardzo często, a właściwie głównie używam go do utrwalania korektora, bo do tego jest świetny. Utrwala, nie wysusza, daje Wam właśnie to delikatne rozświetlenie w tym rejonie. Fantastyczna sprawa. Moim ulubionym kosmetykiem do utrwalania korektora jest bezwzględnie Laura Mercier. Ona to świetnie robi. Natomiast jeśli korektor jest troszkę ciemniejszy, albo chciałabym, żeby okolica pod oczami była troszeczkę jednak rozświetlona, to używam tego pudru. Nigdy się na nim nie zawiodłam. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. My widzimy się w niedzielę, kiedy opowiem Wam o moich denkach. Zapraszam.